Biegun? Dobrze. Tak jest. Jest z nami Miłka Raulin. I biegun. I biegun. Biegun, pokaż się. Biegun, jak masz na nazwisko? Dzisiaj tylko Miłka będzie gospodarzem, naszym gościem na spotkaniach z górami i na prelekcji. Witam, cześć. Dzień dobry. Przygotowaliśmy trochę pytań dla ciebie. Może biegun też nam pomoże odpowiedzieć. Twój projekt Siła Marzeń, który robiłaś prawie 8 lat, tak? 7 lat. 7, okej. Czy on jest skończony, czy będzie jeszcze jakaś dalsza część tego projektu? Siła marzeń jest na początku, bo to jest Siła Marzeń Miłki Raulin. Miłka Raulin cały czas jest, więc Siła Marzeń myślę, że też się będzie rozwijała. Rzeczywiście się skończył projekt Siła Marzeń Korona Ziemi, który zakończyłam 22 maja, zdobywając Everest. Jako najmłodsza Polka, do tej pory zrobiła to 10 pań, 10 i najmłodsza. Ale siła marzeń by się rozwijać. No słuchaj, to jest tak, że marzę się do końca życia, więc tam po 80 może zwolnię po prostu. No przyznam, że cały projekt jest imponujący, a w ogóle ten Everest, o którym wspomniałaś, na nim jak na niego właśnie, tam jest czas w ogóle, żeby zachwycić się tym, co widzisz, co odczuwasz, czy trzeba się od razu stamtąd ewakuować? Wiesz co, jest absolutnie czas. Ja miałam okazję spędzić na szczycie całą godzinę. Była cudowna pogoda, miałam naprawdę rewelacyjną biegun. Zaraz pan zabije mnie, dźwiękowiec, za to, co robisz z mikroportem. Przepraszam, muszę bieguna uspokoić, bo biegun siadł. Biegun tak reaguje na kamerę po prostu. Tak, biegun po prostu reaguje tak na wszystko. Będziemy go tutaj tak podkarmiać trochę. Jak było na Everestie? No więc na Everestie było cudownie, było wspaniale. Miałam czasu bardzo dużo, mimo wszystko, że takie odczucie, że siedziałam tam godzinę, byłam na tym szczycie godzinę, to złudne było, że to była godzina, bo ja wydawało mi się, że jestem tam 15 minut. To było wspaniałe uczucie, w ogóle cała ta wspinaczka, dlatego że Everest nie był górą, która była wysiłkowa dla mnie. To była góra, która była przyjemna, sympatyczna bardzo i, przepraszam, sympatyczna, co to za słowo w ogóle, chyba dlatego, góra. Że tego psa zobaczyłam. Sympatyczny Everest! Ale było naprawdę cudownie, no widoki nieprawdopodobnie kojące. Okej, jesteś inspiracją do wielu ludzi, dla nas też, ale czy ty masz jakichś takich swoich idoli, podróżników, wspinaczy, którzy cię motywują do tego, żeby się wspinać, podróżować? Każdy, kto jest konsekwentny, każdy, kto ma jakąś misję i cel i każdy, kto udowadnia, że można, jest dla mnie autorytetem wielkim. Nie ograniczam tego grona do jakichś sławnych ludzi, absolutnie. Dla mnie autorytetami są sportowcy, dla mnie autorytetami są odkrywcy, naukowcy, ludzie, którzy wkładają bardzo dużo pracy w to, żeby coś osiągnąć. Wiem, ile pracy kosztuje zrobienie korony ziemi i przygotowanie się do takiego wielkiego projektu, jak właśnie ten. No i szanuję każdego, kto potrafi siebie tak oddać danej sprawie. A jakieś twoje cechy charakteru, jak myślisz, które ułatwiają ci to walczenie z tymi wielkimi projektami, a które ci utrudniają? Właśnie, ułatwiają to na pewno to, że jestem uparta, jak osioł czasem. Bardzo jestem uparta, bardzo jestem konsekwentna. Jeszcze taka cecha charakteru rzeczywiście, która mi pomaga w realizacji różnych szalonych planów, to jest to, że ja się nie poddaję, jeśli jest porażka, to tylko po to, żeby się udoskonalić tak naprawdę, tylko po to, biegun, nie rób tego, jesteśmy na wizji. I myślę, że ważne jest to, żeby mieć świadomość tego, że pytanie było cechy charakteru, które ci ułatwiają i utrudniają. Ułatwia mi na pewno to, że nie traktuję porażki jako czegoś, co mnie ściąga w dół, wręcz przeciwnie. Porażka? Super, to znaczy, że muszę być w czymś jeszcze lepsza. No i tak to wygląda. A co mi utrudnia? Perfekcjonizm mi utrudnia bardzo życie czasami, bo lubię mieć wszystko tak naprawdę na ostatni guziczek dopięte, aż chyba czasami do przesady. Okej. Dziękuję ci bardzo za ten wywiad. Nie! Koniec? Tak, absolutnie, tak, proszę jeszcze jakieś pytania. Nie zgadzam się. To był zdecydowanie za krótki wywiad. Czy mamy jakieś pytania od publiczności? Pytania od publiczności na pewno będą na spotkaniach. Na pewno na koniec sporo osób zejdzie i będzie chciało cię dopytać o jakieś rzeczy i poprosić o autograf, kupić książkę. A to już dzisiaj o 19:00. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dzięki. Dziękuję.